Pan wójt prosił, żeby w trakcie pierwszej piosenki uchylić nieco drzwi. Niech idzie w Kraków. Niech Kraków słyszy, jak się zielonki bawią za pieniądze wójta. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Zielonkach. Super. I znowu minął rok od samorządowego śledzika u wójtów. Śledzik dorósł, ma już 18 edycję. W 2012 roku w gminie wiele się działo, i jeśli chodzi o inwestycje, jak i w kulturze i sporcie. Działania samorządu doceniły komisje wielu konkursów oraz mieszkańcy, czego dowodzi najwyższe saldo migracji w województwie. Zapraszamy na przegląd wydarzeń ubiegłego roku. W gminie Zielonki w 2012 roku samorząd nadal inwestuje w kanalizację sanitarną. Rozliczono projekt dofinansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowany w latach 2008-2011, którego efektem było 50 km głównych kolektorów kanalizacyjnych umożliwiających podłączenie 730 gospodarstwom. W 2012 roku budowę 8 nowych odcinków kanalizacji o łącznej długości 14,5 km sieci z prawie 350 sięgaczami rozpoczęto od Woli Zachariaszowskiej, Owczar, Zielonek i Węgrzc. Z inwestycji sieciowych warte podkreślenia jest rozwiązanie niedoborów wody w Woli Zachariaszowskiej. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zamontowało specjalne urządzenie wspomagające hydrofornię na komorze oraz wykonało spięcie wodociągowe na trasie Garlica-Duchowna – Wola Zachariaszowska. Rozbudowywany jest monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej z możliwością zdalnego sterowania urządzeniami pompowymi. Z kolei budowę kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 794 skorelowano z modernizacją drogi realizowaną przez województwo małopolskie. Od Trojanowic do Przybysławic powstał kolektor o długości 3,5 km. Na ten cel uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Trwającą od 2010 roku modernizację drogi wojewódzkiej gmina wsparła kwotą 2,5 miliona złotych i dodatkowo 220 tysiącami złotych wkładu rzeczowego, przy czym dołożyła również do remontu tzw. zakrętów śmierci w Brzozówce. Gmina Zielonki dołożyła też miastu Kraków kwotę 100 tysięcy złotych do remontu nawierzchni drogi po płytach, czyli ulicy Batowickiej w Krakowie. Na modernizację i remonty dróg gminnych wydano prawie 1 340 000 zł. Nowy asfalt zyskały m.in. ulica Na Popielówkę w Zielonkach czy droga do boiska w Węgrzcach. Od 1 września jeździ nowa linia aglomeracyjna, autobus numer 280 z Owczar do Prądnika Czerwonego. Przy modernizacji dróg również zaangażowano środki europejskie. Budowę chodnika w Pękowicach przy ulicy Jurajskiej dofinansowano kwotą 52 tysięcy złotych z programu rozwoju obszarów wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi. Niedługo po Dniu Dziecka otwarto dwa nowe place w gminie. Służą młodym mieszkańcom Owczar i Węgrzc. W sierpniu dołączył plac zabaw na osiedlu Marszowiec w Zielonkach. Łącznie wydano na nie 217 tysięcy złotych. W gminie jest już 14 ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla najmłodszych. Gmina przygotowuje się do kolejnych inwestycji oświatowych. Sfinalizowała zakup 1,5 hektarowej działki w Przybysławicach pod lokalizację nowego budynku szkolnego Zespołu Szkół w Koszkwi. Wzrastająca liczba dzieci w przedszkolach i szkołach generuje kolejne inwestycje. Zakupiono działkę pod parking przy szkole w Bibicach oraz działkę poszerzającą teren przedszkolny w Trojanowicach. W gminie Zielonki minął kolejny rok. Rok, który uważam za bardzo udany w zakresie zarówno inwestowania w infrastrukturę techniczną, jak i wiele przedsięwzięć społecznie oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Na pewno kluczowym przedsięwzięciem była modernizacja drogi 794 od Zielonek do Brzozówki wraz z budową kanalizacji. Zadania z zakresu ochrony środowiska są tradycyjnie dla nas priorytetem. Kontynuujemy budowę kanalizacji w kolejnych miejscowościach i na kolejnych obszarach, które z wielkim oczekiwaniem chcą przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej. Kolejne projekty są w trakcie realizacji. Ważnymi zawsze przedsięwzięciami były inwestycje w infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną.
kolejne przedsięwzięcia już są przygotowywane obecnie. Duży projekt turystyczny, który na terenie całego obszaru gminy Zielonki będziemy realizowali, jest w fazie przygotowań w zakresie zamówień publicznych i w tym roku 2013 będziemy chcieli realizować. Jest to prawie 17 km szlaków i dróg rowerowych z całą infrastrukturą turystyczną, ale również dwa obiekty wielofunkcyjne, sportowo-rekreacyjne w Dziekanowicach i w Woli Zachariaszowskiej są przygotowywane do realizacji. Podsumowując rok, który minął, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w rozwój gminy Zielonki. Wszystkim, którzy zaangażowali swój społeczny czas, wszystkim, którzy zaangażowali swoje środki finansowe, wszystkim, którzy wsparli działania gminy Zielonki w całym zakresie zadań, jakie są podejmowane przez naszą wspólnotę samorządową. Serdecznie Państwu dziękuję. Na rozwój infrastruktury sportowej w naszej gminie kolejny raz pozyskano środki europejskie. Kompleks boisk w Brzozówce wart 800 tysięcy złotych w ponad połowie dofinansowano z programu rozwoju obszarów wiejskich. Rok wcześniej zakończono budowę kompleksu rekreacyjnego w Pękowicach, dofinansowanego z tych samych funduszy. W tym kompleksie w Pękowicach sołectwo zorganizowało dożynki gminne. Z okazji 20-lecia klubu sportowego Bibiczanka otwarto oficjalnie po remoncie jej zmodernizowane boisko. Ten klub, jak i pozostały w gminie dotowane przez samorząd na ten cel, stawia na młodzież. Jak co roku najmłodsi piłkarze zmagali się w lidze gminnej. Tym razem górą była Zieleńczanka. Zieloneckie cheerleaderki zasłużyły na szczególne brawa za pracowitość i udział w licznych konkursach, z których przywoziły nagrody, takie jak drugie miejsce w kategorii junior młodszy podczas 8. otwartego turnieju zespołów cheerleaders o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W gminie, gdzie co rok przybywa kortów, nie może zabraknąć ligi tenisowej, którą organizuje UKS Korzeniowski.pl i CKPIR dla juniorów oraz seniorów. Miłośnicy jazdy rowerowej wystartowali również w dorocznym rajdzie, by spotkać się na polanie pod Koszkwią ze Stowarzyszeniem Koszkiew, organizującym obchody rocznicy bitwy z 1587 roku. Dla rowerzystów rok 2012 przynosił bardzo dobre wieści. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 3,5 miliona złotych na kompleksową renowację szlaków turystycznych. Projekt wart prawie 5 milionów złotych zakłada renowację istniejących szlaków, wytyczenie 17 km nowych odcinków, oznakowanie łącznie 84 km tras, uruchomienie punktu informacji turystycznej, urządzenie 24 miejsc spoczynkowych, przygotowanie nowej mapy szlaków i przewodnika. Sukcesem zakończył się udział Ochotniczej Straży Pożarnej z Bosutowa w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Krzeszowicach. Drużyna osiągnęła pierwsze miejsce, detronizując OSP Miękinia, zwycięzcę od 5 lat. OSP Węgrzce świętowały 90 lat w dofinansowanej remizie i z poświęconym samochodem. Dla OSP Zielonki został zakupiony lekki samochód ratowniczy. 9 jednostek Straży Pożarnej wyjeżdżało w 2012 roku do akcji 319 razy, w tym 169 do akcji pożarniczych. Również zainicjowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zachariaszada, impreza sportowa i artystyczna dla podopiecznych dziennych ośrodków wsparcia z całej Małopolski,
zorganizowana została po raz 10. Ośrodek rozwijał przy krakowskim przedmieściu 112 m.in. punkt informacji, wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. GOPS realizował po raz kolejny projekt Czas na zmiany, dofinansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki kwotą 156 tysięcy złotych, który pozwoli na aktywizację zawodową podopiecznych ośrodka pozostających bez pracy. Rewizytą we Francji w marcu 2012 roku potwierdzono partnerstwo z francuską gminą Ersan-Köpigny. W uroczystości uczestniczyli konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Lille Bogdan Bernaczyk-Słoński oraz ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli Jerzy Droszcz. Kontakty zaowocowały udziałem parafialno-gminnej orkiestry Dentej z Zielonek w jarmarku europejskim organizowanym w październiku przez działający w Ersan Komitet Współpracy Polsko-Francuskiej. Nie zabrakło sukcesów orkiestr. Orkiestra z Zielonek zajęła 3. miejsce w małopolskim festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu wśród orkiestr parafialnych. Orkiestra Wola powtórzyła ubiegłoroczny sukces, 3. miejsce w konkursie w Więcławicach w kategorii orkiestr dużych. Wszystkie 3 orkiestry gminne oraz formacje z powiatu i nie tylko spotkały się podczas powiatowego przeglądu orkiestr dętych w Parku Wiejskim w Zielonkach. Ale i latem, podczas cotygodniowych koncertów, grały dla publiczności przed Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach. Talentami muzycznymi dzieli się już od 5 lat zespół Fermata, działający przy CKPIR. Zespół wzruszył na początku stycznia spektaklem Gwiazda nad Stajenką, a trójka wokalistów wystąpiła w Pełach Powiatu. Mieszkańcy gminy spotykali się podczas wielu wydarzeń kulturalnych. Ochoczo odpowiedziano na apel wspólnego czytania pana Tadeusza w 200. rocznicę wydarzeń z epopei. Na opłatkach w sołectwach bawiły uczestników 3 grupy Herodów, z których najmłodsza, grupa kolędnicza z Owczar, debiutowała na rynku głównym w Krakowie podczas Dnia Gminy Zielonki na targach bożonarodzeniowych. Niech ci będzie wieczna chwała, odkąpanie, odkąpanie całej naszej Józefowi, także Maryi. Całej naszej Józefowi, także Maryi. Proszę Państwa, nie ma niemożliwy polonez. Coraz popularniejsze stają się spotkania niepodległościowe. Bal w Koszkwi i Wieczornica w Zielonkach. Spotkania z autorami organizowane przez Bibliotekę Publiczną, przeglądy i pikniki gromadziły artystów i publiczność, przyczyniając się również do promocji dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki. 3 wspomniane zespoły kolędnicze finansowane z budżetu gminy, Herody z Zielonek, Trojanowic i Owczar, znalazły naśladowców, grupę Bibiczanie. Mieszkańcy Węgrzc wystawili przy parafii w Węgrzcach małopolskie jasełka Jana Chodzińskiego w reżyserii Krystiana Guta. Z tak zwanych małych projektów zorganizowane zostały warsztaty w ramach projektu Pucheroki i Herody Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Z
zaowocował przebraniem 150 nowych pucheroków w tradycyjne, zrobione własnoręcznie przez uczniów czapki. W warsztatach wzięły udział dzieci z gmin Zielonki, Michałowice i Wielka Wieś. Wstańcie gospodyni, wstańcie gospodarzu, bo już dzień nastaje, pucheroki na podwórzu. Nie wszyscy wystąpili w przeglądzie pucheroków, ale sam przegląd udowodnił, że zwyczaj pucheroków trzyma się mocno, a pojawić się może na nowo nawet i w Krakowie. Słonko świeci, wysyła promienie, trochę do wędeczek, a trochę na ziemię. Gminę Zielonki doceniły liczne gremia konkursowe. Wójt gminy otrzymał tytuł Samorządowy Menadżer Regionu, przyznawany przez Puls Biznesu i TNS Pentor, a gmina zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Mądra Gmina Małopolskiego Instytutu Samorządu i Administracji. W rankingu gmin województwa, firmowanym przez Mistia, gmina uplasowała się na 6. miejscu, w tym była pierwsza pod względem salda migracji oraz wyników uczniów po 6. klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Następstwem tego musiało być nagrodzenie gminy tytułem lidera edukacji za dbałość o oświatę w ogólnopolskim rankingu gmin, miast i powiatów organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Gmina Zielonki uzyskała jedną z najwyższych ocen w skali kraju – 144 punkty na 150 możliwych, otrzymując wyróżnienie Primus dla 16 najlepiej ocenionych samorządów w całej Polsce. Gmina została ponownie Eurogminą Roku w Małopolsce za dynamiczny rozwój pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości na poziomie europejskim. Fundacja Europartner poprzedni ranking w Małopolsce przeprowadziła w 2009 roku. Gmina również wówczas zwyciężyła. Gminy Zielonki nie zabrakło w pierwszej dziesiątce rankingu Rzeczpospolitej. Tego roku gmina uplasowała się na 8. miejscu. Chciałam Państwu serdecznie przede wszystkim pogratulować. Samo znalezienie się nawet w tym gronie 10, a nawet i po pierwszym etapie, to jest bardzo duże wyróżnienie dla gmin. Tutaj wygrywają tylko te gminy, które nie tylko robią spektakularne, duże inwestycje, ale robią inwestycje przede wszystkim dla mieszkańców i dobrze gospodarują pieniędzmi. Nie są niesamowicie zadłużone, więc serdeczne gratulacje dla gminy Zielonki. Gratuluję gminie Zielonki kolejnego sukcesu w rankingu samorządów. Jeśli samorządów ocenianych, tych wiejskich, jest niemal 2000 i jakaś gmina mieści się w pierwszej setce, to jest wielki sukces. Jeśli jakaś gmina mieści się w pierwszej dziesiątce, to jest to sukces właściwie niewyobrażalny, bo te wszystkie kryteria nie są aż tak ostre. A więc zmieścić się raz, drugi, trzeci, pierwszej dziesiątce można tylko pogratulować. O ile wiem, wasza gmina nawet była na czołowym miejscu w skali kraju. A więc jesteście gminą tradycyjnie, świetnie gospodarującą na swoim terenie. Ja gratuluję mieszkańcom, bo to przede wszystkim jest wasz sukces. No i oczywiście tym, których wybieracie, samorządowcom z Zielonek.